witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprosić Was na połów o koni. Przy użyciu oczywiście mikrospinningu. Co to jest mikrospinning? Ano mikrospinning to jest rozwijająca się forma spinningu polegająca na użyciu bardzo małych przynęt. Stąd też nazwa mikro. Chodzi tu głównie o paprochy, ale nie tylko, bo mówimy tu również o małych przynętach jigowych, mówimy tu o rodzajach dropshota i wszelkiego rodzaju takich metodach spinningowych, w których używamy bardzo, bardzo małych przynęt. Jedną z najlepszych metod połowu jest boczny trok i nie da się tego ukryć, że jest to metoda właściwie głównie ustosunkowana do połowu o konia. Ja natomiast dzisiaj nie będę używał bocznego troka, a będę używał metody nieco pokrewnej. Również będę używał obciążenia na żyłce, z tym, że żadnego bocznego troka tutaj nie będzie. Będę łowił na kanale i kanał nie jest głęboki, ma głębokość w tej chwili około 1,20 m, chwilami 80 cm. To dno jest bardzo porośnięte wszelką roślinnością, trawami i tym podobne, także stosując boczny trok dzisiaj naraziłbym się oczywiście na zaczepy i na zerwania całego troka, także byłoby to kompletnie bez sensu. Na czym mi zależy dzisiaj, to na tym, aby prowadzić przynętę tuż nad tą roślinnością, czyli będzie to mniej więcej około 50 cm pod powierzchnią wody, bo cała roślinność wystaje do góry mniej więcej na jakieś 30-40 cm. Także nie chciałbym przynęty centralnie prowadzić we wszystkich tych chaszczach, bo nigdy nie wiadomo, na co można tam natrafić, na powalone gałęzie czy inne przeszkody, a chciałbym prowadzić przynętę tuż nad roślinnością. Jako, że nie jest tak głęboko, wiem, że okoń tą przynętę dostrzeże i w odpowiednim momencie zaatakuje. To może dwa słowa o zestawie, jaki będę dzisiaj używał. Zacznę od wędki. Dzisiaj będę używał wędki do dropshota. Zarówno do bocznego troka, czy do dropshota, czy do jigowania możecie używać w większości tych samych wędek. Chodzi o to, żeby szczytówka była naprawdę miękka, czuła, tak abyście mogli rozpoznawać na niej brania. We wszystkich tych metodach połowu brania rozpoznajemy na szczytówce. Nie wyczuwamy ryby, jak to niektórzy wędkarze mówią, łowiąc przy bocznym troku, tylko brania widzimy na szczytówce. Tak rozpoznajemy każde brania. Czy to będzie wędka do dropshota, czy to będzie wklejanka, czy różne po prostu delikatne wędziska, nie ma to większego znaczenia, póki nie jedziecie na zawody, a do amatorskiego połowu oczywiście każda z takich wędek z miękką szczytówką będzie dobra. Co dalej? Dzisiaj używam cienkiej żyłki, żyłka główna jest żyłką dzisiaj 0,18. Taka żyłka, być może ktoś powie, że jest gruba, ale ja wiem, że na kanale, na którym będę łowił, występuje dość w dużej ilości szczupak i nie chciałbym się narażać na niepotrzebne utraty całego zestawu. Jeśli uderzy już w mojego paproszka, to najprawdopodobniej odgryzie żyłkę przyponową, ale gdyby już jakimś trafem się zahaczył odpowiednio i byłby zbyt wielki, to nie chciałbym po prostu stracić całego kompletu, bo wiem, że na żyłkę 18 wyjęcie dużego szczupaka może stanowić problem. Później przypon. Przypon w tym przypadku jest na żyłce 0,16 i zakończony jest takim paproszkiem.
No i co, ładny jest? Mam nadzieję, że widzieliście branie. Trzy małe dosłownie puknięcia na szczytówce i odjazd, proszę bardzo. No, Z27 ma. Kolejna ładna sztuka. Kolejna ładna sztuka. I co? Prawdą jest, że na małe paprochy biorą małe ryby? Nie do końca. No i tylko zobaczcie. Piękny garbusek. Widać miał jakieś przejścia w młodości, bo brakuje mu połowy płetwy. Być może został zaatakowany. Nawet ma tu lekkie wgniecenie, także się zagoił. Także trzeba podejrzewać o takie rzeczy szczupaka.
No ale zaatakował na naszego paproszka. Jest śliczny. Oczywiście go zwracamy naturze. I kolejny w tym samym miejscu. Musi być statko. Następny, bardzo ładny. A tylko spójrzcie na tego. Jaki ładny. Także jak widzicie, metoda niesamowita. Szczególnie na delikatnym sprzęcie. Wędka leciutka, żyłka cieniutka, przynęta mała. Nie ma nic piękniejszego, naprawdę. Gwarantuję wam, że właśnie taki okoń wielkości 20 paru centymetrów do 30 może dać wam niesamowitą frajdę, naprawdę. Nie jedna wielka ryba nie potrafi tak zawalczyć na mocnym sprzęcie jak fajny okoń na delikatnym, także polecam, naprawdę. Ja nigdy szczególnie nie byłem pasjonatem bocznego troka, ale odkąd spróbowałem, nie mogę przestać.
No i chyba mógłbym tak bez końca. Kolejny. No nie wiem, ile już złapałem. Jak widzicie, metoda jest niesamowicie skuteczna. Jest to naprawdę, no nie wiem, czy ktoś wymyślił cokolwiek bardziej skutecznego przy połowie okoni niż łowienie na małe przynęty, czyli przy użyciu mikrospinningu. Nie mogę powiedzieć, że wędkowanie już mi się znudziło, ale na dzisiaj zaspokoiłem swoje ambicje kompletnie. Fajnych parę okonków złapanych. Nie wiem ile, naprawdę nie liczyłem, ale na pewno policzę sobie później. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Oczywiście polecam wszelkie metody mikrospinningu, boczne troki, dropshoty i wszystko, co tylko możecie znaleźć przy użyciu małych przynęt. Oczywiście niekoniecznie stosujemy w każdej metodzie paproszki, bo przecież stosujemy i jigi, i wszelkiego rodzaju szady, i cokolwiek tylko mamy dostępne w sklepach, ale przy użyciu paprochów, z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, są najlepsze wyniki. Paproszki są w dobrych cenach, dostępne w każdych sklepach, także serdecznie zapraszam do stosowania tej metody oraz do kolejnego odcinka, który będzie już wkrótce. Dziękuję i do zobaczenia.